No, raz my tylko mówili, ciekawo, czy jak te kuczki, czy nasz lekarz, ten Cukerman, czyżby on siedzi w kuczkach, no bo to kuczki robili to takie, jak po polsku mówią, szalasy. To oni z galęzi robili taki jakiś balkon, ale grunt niebo, żeby było nad nimi, bo tak u nas mówili. Mówi, ciekawe, czy Cukerman już, ten lekarz siedzi w tych kuczkach, a może i siedział, kto ich tam wie. O, dobry był, a nasi z nim nie rozmawiali, bo pokłócili się. Moja siostra, jak oni wprowadzili się do tej chaty, nie było sieni, nie było tego pieca, nie było podwójnych okien, zimno. I na pewno przeziębili, bo kąpali. Mała była tam czy pół roku, czy tam ile. No i zaczęła chorować. No i coraz mama niosła ją do Cukermana. I raz on bada, mówi, no naprawdę nie wiem, co jej tam jest. A mama mówi, gospodin doktor, bo tak u nas nazywali jego, a może to glisty? To znaczy robaki. Ach, jak on zagniewał się, to jak to wy tak możecie jeszcze swoją diagnozę tutaj stawić? I my się pokłócili się. I może ona by i żyła, a ciągle tylko chodzili do felczera, a już do niego nie. Do niego nie chodzili, bo pokłócili się. Moja mama to ciągle tam język gdzieś wsadzi, że tutaj, gdzie ośrodek, to on w 1937 roku to przestawił, a tutaj była wielka willa. U nas w Grudku nie było takiej. Ja jak chodziłam do fabryki tam, nosiłam śniadanie, to tak postoję, patrzę, taka tajemnicza jakoś stoi na tym ogrodzie, wielka, jakby okrągła, taka ciemno-szara czy brązowa taka willa była. A potem rozwalili chyba w 1937 roku i postawili taki o już dom. To już on potem, pamiętam, tutaj przejmował, ale to już przy Sowietach tylko i koniec, no, sanacji.